Ja zostałem zachęcony do podzielenia się jakimiś refleksjami czy czymkolwiek. I rzeczywiście kilkoma rzeczami, zwłaszcza w kontekście może też tego tygodnia, który żeśmy przeżyli, mam na sercu, sam tym żyję, sam szukam Bożej bliskości i wiem, że naśladowanie Pana Jezusa to nie jest taka prosta rzecz, to nie jest kwestia, którą raz zadecydujemy i już jakoś się toczy własną siłą, ale to jest walka. Tak nam Pismo Święte też przedstawia. I chciałbym, ja tak reflektowałem się nad tym, bo myślę, że jesteśmy w pewnym okresie takiej posuchy. Nie jest to czas wielkiego przebudzenia w naszym kraju. Nie jest to czas, kiedy wielu ludzi się nawraca, tak może było jeszcze z 20-30 lat temu, kiedy był troszkę inny okres, może nie były to tłumy, ale był to troszkę inny okres dla naszego narodu i było takie większe poruszenie. Myślę, że teraz na pewno jest czas trudniejszy duchowo. Wiele rzeczy negatywnych się dzieje w społeczeństwie. Tak trochę, jak tak nad tym się zastanawiałem, to myślałem, że może to taki troszkę podobny okres do tego, do tych około 400 lat w historii narodu izraelskiego, kiedy Pan Bóg nie posyłał proroków, słowa, kiedy naród gdzieś tam, i może to był ten główny powód, gdzieś tam dryfował, kiedy zajął się bardziej swoimi sprawami, kiedy jakby styl życia tego świata mu się udzielał mocniej. To był czas taki posuchy w narodzie izraelskim. Z drugiej strony myślę, że są przecież sytuacje takie, jak chociażby tego brata, życie brata Juna, które jest dla mnie ciągle takim wielką zachętą i świadectwem. I chociażby takie przeżycia, kiedy po raz kolejny jest rzucony do więzienia, kiedy jest naprawdę zmaltretowany, kiedy jego nogi są tak pomaltretowane i pałką elektryczną i czymkolwiek, czy prętami, czymkolwiek, że on całe zsiniałe, połamane i po prostu nie jest w stanie tygodniami i miesiącami w ogóle na te nogi stanąć, są po prostu bezużyteczne. Kiedy jest dodatkowo razem z innymi braćmi osadzony po raz kolejny to akurat było najbardziej strzeżone, najpilniej strzeżone więzienie w Chinach, w miejscowości Zhengzhou. I kiedy właściwie uprzednio otrzymawszy takie Boże wizje, Boże obietnice, kiedy widzi, że praktycznie jest tu prawie bezużyteczny, chociaż on tam bezużyteczny właściwie nigdy nie był, bo gdziekolwiek była jakakolwiek najmniejsza okazja, to składał świadectwo, zachęcał braci i tam coś się działo i w tych więzieniach coś naprawdę wielkiego. No ale po prostu on wiedział o tym, że Bóg miał inne, większe plany. No i teraz, kiedy jest w tym więzieniu, nawet nie może się ruszyć, musi być obsługiwany, do toalety nawet, gdziekolwiek musi być przenoszony, bo nie jest w stanie o własnych nogach się poruszać. Kiedy Pan Bóg daje mu kilka wskazówek. Jedno to jest wizja, w którym jego żona mówi mu, dlaczego nie wychodzi. Jeszcze wcześniej może jeden z jego współbraci osadzonych też otrzymuje coś od Boga, przekaz i mówi mu, Jun, musisz uciekać. Pan Bóg mi to kładzie na serce. No, on bardzo skonsternowany tym, no ale jak? Ja w ogóle nie umiem stanąć na moje nogi. Już nie mówiąc o tym, że to więzienie jest tak strzeżone, że nikt w historii z tego więzienia nie był w stanie uciec. Natomiast to były Boże sygnały. To są Boże drogi, właśnie niezrozumiałe, ponad nasze wyobrażenia, ale Bóg ma takie drogi. Innym sygnałem, który otrzymał, czyli to świadectwo tego brata, ta zachęta była drugim sygnałem, a trzecim było słowo, które on tego poranka otrzymał od Pana Boga i w których jakby mógł się bezpośrednio utożsamiać z Księgi Izajasza i w którym
widział, że Bóg jakby do niego osobiście przemawia i wskazuje mu, że to jest czas jego uwolnienia. Dobrze mówić, ale trzeba mieć rzeczywiście no, wielką wiarę. I co się dzieje? I dzieje się coś takiego, że Pan Bóg, ten niesamowity splot okoliczności, tak nieraz to czyni i sprawia, że jesteśmy zdumieni tym, co się dzieje. Wprawdzie tak jak też wspomniałem o modlitwie, to nie jest na porządku dziennym. Może wielu z nas takich sytuacji nigdy nie doświadcza w swoim życiu. Myślę, że głównie z tego powodu, że nie pozwalamy Panu Bogu na objawienie się bliższe w naszym życiu. Ale też myślę, że Pan Bóg ma wyjątkowe sytuacje, w których objawia swoją moc, ale nie robi to na porządku dziennym. Po prostu my nie jesteśmy jak nieludzkie istoty, jak aniołowie, tu niesieni po prostu na skrzydłach i ochronieni. No i dlatego po prostu Bogu służymy, no bo po prostu opłaca się, jest warto. A więc w tej sytuacji on mówi, że chce iść do toalety, zostanie wynoszony przez tego brata, współbrata. Ale co dalej? Okazuje się, że kiedy Bóg do niego jeszcze tak mocno przemawia, on staje na swoje nogi, ubiera spodnie, bo jest tylko w jakimś takim no, stroju więziennym, więc spodnie ubiera, wychodzi, idzie posłusznie, właściwie ma przed oczyma i swoją myśl tylko jedno. To, że Bóg do niego mówi i że on chce być Bogu posłuszny, co jest jeszcze ciekawego. On zanim wychodzi, zapisuje na papierze toaletowym, nie ma innego materiału, zapisuje na papierze toaletowym Boże obietnice, zawiązuje je sobie na biodra i po prostu jakby pod tą Bożą ochroną, świadomy, że teraz każdy następny jego krok nie w tym kierunku, w którym jest spodziewany przez strażników, może zakończyć się strzałem w plecy. I takich możliwości jest dziesiątki, zanim gdziekolwiek się uda, po prostu idzie do przodu. No i co się okazuje, że brama, do której pierwsza taka furta żelazna, cała żelaza, przez którą nie widać w ogóle nic na drugą stronę, przy której stoi strażnik z bronią, on do niej dochodzi i ta furta akurat się otwiera i wchodzi inny współbrat, który gdzieś tam wraca z zamiatania placu. W tym momencie, kiedy ta furta się otwiera i on przez nią przechodzi, idzie dalej. Ja już teraz nie pamiętam, bo tam tych sytuacji było mnóstwo, ale czy to w tym momencie, czy nie, tu w tym momencie chyba strażnika nie było w ogóle po drugiej stronie. Aha, bo kiedy dochodził ten brat z pracy, zadzwonił telefon na korytarzu i ten strażnik, który normalnie powinien tu się znajdować, po prostu podbiegł do tego telefonu, no i coś tam prowadził rozmowę. Ale to jest jeden z wielu, wielu strażników i jedna z wielu, wielu bram. On schodzi, idzie dalej i znów przechodzi obok strażnika, który siedzi uzbrojony i który patrzy na niego, ale go nie widzi. Idzie dalej i tak przechodzi przez kolejne bramy. Kolejni strażnicy, których Pan Bóg w jakiś sposób zajmuje albo układa to po prostu sekunda po sekundzie. Wychodzi już z tego budynku przez znów najbardziej strzeżoną bramę. Znów strażnicy uzbrojeni. Ona jest zawsze zamknięta. Okazuje się, że w tym momencie ta brama jest uchylona. Dokładnie w tej sekundzie. Idzie przez plac, na który, tak jak inny współwięzień później składał świadectwo, też było około 30 strażników. Przechodzi obok kilku z nich. Pan Bóg go prowadzi. Co dalej? No ale jest jeszcze brama wyjściowa na zewnątrz. Dochodzi do tej bramy i okazuje się, że ta brama jest uchylona. Wychodzi przez tą bramę. Popatrzcie, jakie Boże działanie. Myślę, że wszyscy pragniemy takiego szczególnego Bożego prowadzenia w naszym życiu, kiedy rzeczywiście wiemy, że to On, że to jest pewne, że to jest Jego ręka. I co dalej? Wychodzi za bramę, no ale co teraz? Przecież są strażnicy, są wieże i tak dalej. Podjeżdża taksówka. Pod niego podjeżdża taksówka. Kierowca otwiera drzwi czy okno i mówi, dokąd jedziemy? I on wsiada i mówi, gdzie chce jechać. I
dziesiątki, dziesiątki szczegółów. Co za piękne Boże działanie. Nie ma wątpliwości, że Bóg istnieje, że jest, że dotyka, że prowadzi, że ma plan. Dowodzi go na miejsce. Okazuje się, że rodzina, do której pojechał, miała objawienie kilka dni wcześniej, chyba z tydzień. Przez cały tydzień zbór się modli o Juna. Bojuje, mimo tego, że on jest najbardziej strzeżonym w więzieniu, z połamanymi nogami, beznadziejnej sytuacji, modlą się o niego. Przychodzi na to miejsce, a oni już tak jakby wiedzieli, że Bóg coś zareżyserował, mają przygotowane miejsce, gdzieś inne miejsce, gdzie mogą go przechować. A dokładnie dostali objawienie Boże, że Jun przyjdzie, pierwszym miejscem, do którego przyjdzie, będzie ten dom. Kilka minut po ucieczce Juna strażnicy zorientowali się i wszczęła się oczywiście szybkie poszukiwanie i działanie. Milicja, trzy rodzaje jednostek ochrony jest wprawionych w ruch. Następuje blokada dróg wyjazdowych w tej miejscowości. Zostaje przetrząsany dom po domu. Dla Boga nie ma przeszkody. Jun dostaje rower i kogoś tam z członków rodziny, który go gdzieś tam kieruje do tego miejsca, gdzie mają pojechać. Jadą w taki sposób, że wszelkie blokady po prostu gdzieś omijają. Jest, z tego co sobie zdaję sprawę, raczej tym rowerem za daleko nie zajechali. Raczej są gdzieś w obrębie ciągle oddziaływania tych, którzy poszukują, a było ich naprawdę wielu. I co Pan Bóg czyni? Milicja używa psy policyjne. No przecież wiadomo, pies jest w stanie złapać ślad. Mieli wystarczającą ilość jego odzieży czy czegokolwiek, miejsca, gdzie był. No pies raczej jest w stanie, zwłaszcza w niedalekiej odległości, znaleźć ślad. Okazuje się, że krótko po tym nagle powstaje niesamowita ulewa. Niebo zasnuło się na czarno i ta ulewa spowodowała, że te ślady za Junem zostały zatarte. I tak dalej, i tak dalej. I wiele takich doświadczeń, które chcielibyśmy przeżywać, żeby czuć, żeby wiedzieć, żeby móc jakoś w pewności naśladować Pana bez jakichś wątpliwości. Pan Bóg nie daje jednak swoich skarbów za darmo. Na pewno nie daje za darmo, ale daje za wysoką cenę. To są niesamowicie cenne rzeczy. I widać, że byłoby to też chyba nie tak, niepasujące, zupełnie na miejscu, gdyby tak po prostu, komuś nonszalanckiemu, komuś, komu nie zależy, albo komuś, kto tam szybko się zniechęca, zaczyna wątpić w to, co Pan Bóg powiedział. Właściwie bardziej ufa temu, co wiadomości podają, co podaje taki czy inny polityk. Mimo tego, że taki polityk, jeden, drugi i kolejny, dyskredytuje i ktokolwiek, bo tu już praktycznie nie ma autorytetu, któremu można by było ufać. Ktokolwiek by to był, aktor, piosenkarz, ludzie zaufania, okazuje się, że dla wielu z nich wcześniej czy później wychodzą tak brzydkie sprawy i okazuje się, że te charaktery są tak zdeprawowane, że nie warto w ogóle słuchać. Może często słuchamy takich ludzi, słuchamy co tam w telewizji. Nasza opinia jest poddawana tym wpływom. I kiedy tak właśnie zastanawiałem się, jak to było? Jak to było po tym czasie około tych 400 lat takiej posuchy w Izraelu? Bo myślę, że jesteśmy trochę podobnej może sytuacji. Chcemy, pragniemy, ale jest posucha. Widzę desperatów po stronie Boga. Widzę Jana Chrzciciela. Po ludzku można by powiedzieć dziki człowiek. Wyizolowany ze społeczeństwa. Człowiek, który zamiast żyć tak jak większość ludzi,
prawie każdy praktycznie człowiek, to idzie na pustkowie, ale nie dlatego, że jest rzeczywiście dziwakiem i z nim nie można porozmawiać logicznie, ale dlatego, że w jego sercu jest tak głębokie pragnienie Boga. Tak sobie myślę, być może, bo byli kuzynami z Panem Jezusem, być może, że kiedy spotykał się, myślę, czasem do czasu przynajmniej z Panem Jezusem, być może, że osobowość Pana Jezusa wywarła na niego tak niesamowity wpływ, że był po prostu zdesperowany, żeby szukać Boga. Niezależnie od kosztów, niezależnie od ceny, niezależnie od tego, co ludzie mogli pomyśleć o nim. Z jednej strony dziki człowiek, żyjący w odosobnieniu. Z drugiej strony świadectwo Pana Jezusa. Nie ma większego niż Jan wśród ludzi, którzy się z nieba zrodzą. A jednak było w tym coś niesamowitego i głębokiego. Właściwie jego życie socjalne to było... Ja nie wiem, jak długo to trwało. Nie mam materiałów źródłowych, natomiast tak czy owak. To jego życie socjalne to było nie Facebook, nie cała masa, ale to był Bóg i On. Tylko ta relacja. Wyobrażacie sobie, jak w relacji z jednym człowiekiem, jak z jedną osobą można zostać, zwłaszcza kiedy się jest pod wpływem, jak można zostać ukształtowanym. Jan był poddany Panu Bogu i był nim przesiągnięty. Wiecie, też tak przez myśl mi przychodzi to, że Pan Bóg wiele wymaga od nas, żeby nam coś dać, nie? Takiego naprawdę oddania, no tak jak widzimy postawę Jego sług. Ale wiecie, z drugiej strony wiemy o tym, że Pan Bóg nie wymaga nigdy od człowieka czegoś więcej niż sam daje. Jeżeli chce, abyśmy kochali, to znaczy się, że kocha nas o jeszcze bardziej niż my jesteśmy z całej naszej siły w stanie kochać. Jeżeli Pan Bóg oczekuje od nas takiego oddania i takiej więzi z Nim, to znaczy się, że On jeszcze bardziej pragnie relacji z nami. Że On jeszcze bardziej tęskni za nami. Nie może być inaczej. To nie byłoby logiczne dla mnie. Wyobrażamy sobie? Wydaje nam się może, że bardzo za Nim tęsknimy, że bardzo Go chcemy. Wyobrażamy sobie to, że On chce nas jeszcze bardziej niż my? I dlatego w tym kierunku zrobił tak wiele. Jan Chrzciciel porusza swoją osobowością, swoim spojrzeniem na Boga, porusza innych. Najpierw są to prości ludzie. Wiemy o tym, że późniejsi uczniowie Pana Jezusa to byli uczniowie Jana Chrzciciela. To oni zostali zadani tym wejrzeniem, tym spojrzeniem i tym szukaniem Boga. Najpierw zwykle byli to prości ludzie. Często jak czytam o wielkich przebudzeniach, to zwykle nie zaczynają się one od wielkich osobowości tego świata, ale bardzo często, najczęściej od tych ludzi ostatnich. I później stopniowo, gdzieś tam dopiero na końcowym etapie, ewentualnie ci wielcy zaczynają zwracać uwagę. Tak było w tym przypadku, ludzie prości, rybacy. Widać, że oni tęsknią za Bogiem. Tą reakcję, o której czytamy. Znaleźliśmy Mesjasza. To było poszukiwanie, to było pragnienie. I wreszcie mają ślad, mają coś więcej. To była postawa gotowości na czas powołania Pana Jezusa. Kiedy Pan Jezus przychodzi do nich i mówi, chodź za mną. Oni byli gotowi. To były serca przygotowane. Tam nie toczyła się wielka walka. Co zrobić? Przynajmniej tego nie widać. Patrzę na inne osoby. Co działo się? Jakie były uwarunkowania, aby Bóg mógł się objawić człowiekowi? Aby Duch Święty mógł zostać posłany? Aby ta potężna rewolucja mogła przejść przez ludzkie serca? Widzę jednocześnie gdzieś na innym froncie Annę, która w postach i modlitwach przeżywa swoje życie. Tak, ten opis krótki jej jakby tak mi sprawia wrażenie, jakby jej życie to był post i modlitwa. I jeszcze coś.
ale głównie post i modlitwa. Bojujesz, stoi przed Bogiem. Widzę takie osoby jak Zachariasz i Elżbieta. Ludzie prowadzący bogobojne życie. Niezależnie od wszystkich innych okoliczności i wszystkich innych ludzi. Od kasty kapłanów, którą później widzimy, jacy oni naprawdę byli. Wielu z nich, większość z nich. Zachariasz, niezależnie od tego wszystkiego, pewnie od przeciwności i wpływu i presji być może i w ogóle rutyny wokół niego, pragnie Boga, żyje po Bożemu z Elżbietą. Są cierpliwi, nie mają dzieci, pragną mieć dzieci, ale nie mają. I wreszcie, kiedy Pan Bóg daje im już tej sędziwości, można powiedzieć, w ludzkiej beznadziejności syna, to oddają tego syna Bogu do służby. Tak to też inni zrobili niekiedy w historii. Tak się zastanawiam i myślę o tym, że te rodziny apostołów, uczniów Pana Jezusa, musiały być też bardzo zaangażowane i współpracować z nimi. Popatrzcie, jeżeli mężczyzna, ten, który przynosi chleb do domu, ten, który, no wiadomo, jaka jest rola mężczyzny, a w tamtych czasach jeszcze tym bardziej, jeżeli teraz idzie gdzieś z domu i nie ma go w domu, myślę, że te rodziny musiały z nimi współpracować, że tam było jedno serce, że tam była też ta tęsknota za Mesjaszem, tam była zgoda. Musieli płacić cenę, można powiedzieć, wywrócenia życia, no bo mieli jakieś życie już ułożone, ustabilizowane, środki do życia, połów, inne prace, inne zajęcia, no jakoś to życie szło do przodu. Nagle wszystko jest wywrócone totalnie. To musiało być też gotowość na takie Bożą ingerencję w ich życie. Stopniowo widzę, jak apostołowie rezygnują z własnych wizji. Mieli mocny, jako ludzie, mieli wizję Bożego Królestwa. Mieli plany, mieli pragnienia, no być tam kimś. Musieli z tego zrezygnować, ale zrezygnowali z tego. Musieli przejść przez etap i umierać dla siebie, przez etap od tego, kto z nas jest większy, do etapu, w którym zaczęli wreszcie zauważać, że Jezus nie przyszedł po to, aby Mu służono, ale żeby służyć. I tak wiele razy im to mogli to zauważyć. I ostatecznie też, kiedy umył ich nogi w tym, podczas tej ważnej wieczerzy. Pan Jezus daje zachętę i daje wiele razy zachęty. Kiedy myśmy się nawracali, kiedy przyszliśmy do Niego, otrzymaliśmy, myślę, każdy z nas ma dobre wspomnienia. To były piękne chwile. Otrzymaliśmy wiele zachęty. Pan Bóg objawia się nam, ale też potem oczekuje współpracy. Oczekuje naszej reakcji. On ukazuje się po zmartwychwstaniu i mówi, jestem, żyję, tak jak Bóg to obiecał. Ale mówi też, idźcie. Idźcie w niesprzyjające środowisko. Idźcie z Ewangelią do tych, którzy, wielu z nich będą odrzucać i będą was prześladować. A co więcej, mówi, Ojciec mnie posłał. Posłuchajcie, jesteście w to włączeni. Teraz ja was posyłam. Wprowadza ich w inny wymiar. Głoście Ewangelię. I mówi o trzech rzeczach głównie. Głoście Ewangelię. Dobrą wieść. Czyńcie uczniami. I przestrzegajcie wszystkiego, co wam przykazałem. Nasze życie z Chrystusem nie kończy się w momencie, kiedy jesteśmy zbawieni. Nawet nie wtedy, kiedy głosimy Ewangelię. Co dalej robić? Może się zastanawiamy, właściwie to już jest chyba wszystko. Nie, są następne etapy. Stawanie się uczniami i uczenie się przestrzegania wszystkiego, co on nam przekazał. W tym wszystkim, oczywiście Pan Bóg znów nie pozostawia nas samych i dał nam zadanie nie do wykonania, w którym my byśmy się mieli teraz trudzić ponad naszą siłę, ale wyposaża nas. I to jest najlepsze wyposażenie, tak mówił. Lepiej dla was będzie, jak odejdę. Otrzymacie Ducha Świętego. Ale to też była cena. Wiecie, między, tak jak rozumiem, myślę, że dobrze, pomiędzy 40 a 50 dniem wylaniem Ducha Świętego, a w niebowstąpieniem Pana Jezusa było 10 dni, tak?
40 dnia po swoim zmartwychwstaniu został zabrany do nieba, 50 dnia nastąpiło wylanie Ducha Świętego. To było 10 dni. Następnie był jeden dzień modlitwy. To nie była godzinna modlitwa. To było 10 dni. Trzeba było wziąć sobie urlop. Trzeba było się poświęcić. Nie, że trzeba było. Trzeba było mieć serce do tego. Tą cenę trzeba było zapłacić. Czytamy, że trwali. To nie były zdawkowe modlitwy, no i wracamy do codzienności. To było trwanie, to była pasja, to było pragnienie. I trwali jednomyślnie. Oni byli zachęceni, zmobilizowani jednym sercem. To pragnienie było w każdym z nich. I Bóg dał wtedy, wylał swoje rozwiązanie, tak obiecał. I to już było niezależnie od kogokolwiek i czegokolwiek. Zesłanie Ducha Świętego to była jak fala, która zalała i przez którą ludzie się nawracali, wierzący byli poruszeni. Kluczem do tego przeżycia, do tej przełamania była obecność Ducha Świętego i gotowość na Jego wypełnienie życia. Warunkiem było pragnienie i gotowość. W dziale 2.42 czytamy, oni trwali w tym, w słowie, w modlitwach, w jedności, w społeczności. I byli posłuszni Duchowi Świętemu, niezależnie od tego, ile to kosztowało. Płacili nieraz cenę życia i to nie tylko apostołowie. Tak głęboko zrozumieli Boga, byli gotowi na cokolwiek. Co my możemy zrobić? Żyjemy w okresie posłuchy. Chyba tak. Czy nie ma żadnego rozwiązania? Myślę, że kiedy przyglądamy się chociażby wstecz, to możemy pewne lekcje wziąć. Możemy coś zrobić. Bóg chce, bo On chce nas ubłogosławić, ale zróbmy to, co do nas należy. Otwórzmy się na Ducha Świętego. Ja też wiem, że potrzebuję większe wypełnienie Duchem Świętym i mojego poddania Bogu. Nie liczenia tak często, nie patrzenia, ile mnie to będzie kosztowało, albo czym ryzykuję, ale oddania naprawdę Bogu. Idźmy razem, trwajmy jednomyślnie. Nie tylko ktoś, kto ciągnie z przodu, ale bądźmy jednym sercem. A Pan Bóg na pewno ma dla nas swoje błogosławieństwo. Niech On to ma wolność uczynić wśród naszej społeczności. Amen.